drodzy, idziemy teraz po odbiór przesyłki zestawu do lewatyw. Myślę, że każdy człowiek, który chce być zdrowy i mieć wigor w sobie, powinien co jakiś czas sobie takie lewatywy robić. No bo to jest taka higiena, tak? Nasza osobista. Tak samo jak się myjemy własne ciało, różne przestrzenie, to powinniśmy też czyścić sobie swoje kolon, jelito tak zwane. No, ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam Wam powiedzieć o tym, jak się chronić przed słońcem, przed promieniami słonecznymi, które nam czasami mogą zrobić krzywdę. I co wybierać? Co wybierać? Więc tak, no ja akurat wróciłam z wakacji z takiego kraju dosyć egzotycznego, ale nie było tam w ogóle żadnego takiego upału wtedy. No niemniej jednak spaliłam się trochę, pomimo tego, że były chmury, był deszcz, był wiatr i wydawało mi się, że jest troszkę zimno. To moja skóra nabrała te słońce bardzo mocno, pochłonęła i schajcowała się, że tak powiem. Dlatego, no bo nie używałam takich wysokich filtrów. Dlatego Wam powiem, co używać, jak używać, żebyście się nie spalili za bardzo. Ale żebyście się ładnie opalili. O. Chodzi o to, że jeśli idziemy na słońce i jesteśmy jakby na tym słońcu wystawieni przez dłuższy czas, nie ma cienia, nie chodzimy, tylko po prostu jesteśmy w jednym miejscu i siedzimy czy leżymy na plaży na przykład, no to wtedy warto sobie zastosować taki filtr, ale też dopiero po 20 lub 30 minutach opalania. Chodzi też o to, jaką kto ma karnację, czy ma jasną, czy ma ciemną, bo to też tutaj ma znaczenie. Chodzi o to, że osoby, które mają ciemną karnację, jakby mniej przyswajają tej witaminy D, natomiast te, które mają jasną karnację, niebieskie oczy, jasne włosy, no to wtedy one bardzo tą witaminę pochłaniają do skóry, znaczy skóra pochłania. I po 20 minutach dopiero powinniśmy się smarować tym ochronnym jakimś tam olejem. No ja mówię olejem, bo ja stosuję oleje. Zaraz Wam powiem jakie, na co. To są oleje ochronne, które mają też w sobie SPF, czyli filtr ochronny, żebyście nie używali takich kremów, które są do kupienia w sklepach z filtrami, bo te filtry, znaczy przepraszam, te kremy mają bardzo dużo chemii w sobie i generalnie rak skóry to jest związane często z tym, że my po prostu się tak kremujemy tymi kremami. I po prostu pod wpływem ciepła nasza skóra, nasze pory się otwierają i one wtedy pochłaniają to wszystko, co tam nałożymy. Dlatego mówię Wam o tym, uświadamiam to, żebyście po prostu nie robili tego, nie kupowali takich rzeczy, bo są fajne, naturalne, na zimno tłoczone oleje, które nam mogą po prostu ochronić skórę, pomogą. No i nie potrzeba nic więcej, po prostu jest to jeden składnik, tak, jeden olej, który nam po prostu to zapewni. Więc tak jak mówiłam, no osoby o jasnej karnacji, o jasnej cerze powinny trochę większe te filtry stosować, bo do nich bardziej docierają te promienie.
A na przykład takie rzeczy jak takie oleje, jak takie o małej SPF, proponuję, żeby z nich korzystać, ale już po opalaniu, żeby się nie dodatkowo spajczyć na słońcu, że tak powiem. Na przykład dobre do smarowania są oleje typu olej kokosowy, olej arganowy, żożoba czy jojoba, jak ktoś tam woli, migdałowy, ale to są takie bardzo małe ochrony, SPF, takie małe. Czyli ja właśnie je, o, jak tutaj ładnie, pięknie piję wodę, ptaszek, pokażę Wam. Jaki spragniony, jaki cudowny. O, i nóżki zamoczył. O, dobrze, że matka natura nam dała takie burze i... Nie bój się, ej, wracaj. I takie burze i wody, bo przecież ptaki też muszą mieć wodę, nie? No, ale dobra, słuchajcie, te arganowe, jakieś kokosowe, migdałowe oleje, one mają taką małą ochronę, mają jakąś tam, od 4 do 8 SPF, to jest, także ja polecam to stosować już jakby po opaleniu, jak już mamy na przykład jakieś tam troszkę takie, coś nas tam pobolewa, coś się dzieje, coś tego, za bardzo się spiekliśmy, nie doprowadzać do takiego stanu, ale jak już takie coś nastanie, to sobie takie oleje nałożyć, żeby po prostu później ta skóra odpoczęła. Natomiast jak ktoś ma bardzo jasną cerę, jest właśnie tak jak mówiłam, jasno oki, jasno włosy, to ja polecam olej SPF od 38 do 50 ma z pestek malin. Jest on bardzo fajny, przyjemny w ogóle. Bardzo przyjemny w ogóle w zapachu. Nie smakuje jak malina, ani nie pachnie jak malina, ale jest bardzo miły w zapachu. Jest taki żółtawy. No i bardzo dobrze chroni, bo 50 SPF to już jest sporo. Więc po co kupować jakieś tam chemiczne kremy z dodatkami dziwnymi, skoro można to sobie tylko taki olej fajny kupić. No, nie wiem, ile on generalnie kosztuje, czy on jest jakiś tani, czy drogi. Ja kupowałam ostatnio to taką małą buteleczkę, ale teraz wydaje mi się, że trzeba kupić trochę więcej na następny wyjazd. No niemniej jednak można to kupić, jest to zdrowe, jest to jak najbardziej wskazane i stosować można. Taką pośrednią jakby tą ochronę, czyli tam 10-15 SPF zapewni nam olej z kiełków pszenicy. On jest oczywiście też pyszny w ogóle do picia, ma bardzo dużo witaminy E. No, na serce bardzo zdrowy, no ale też można nim smarować nasze ciało i w ogóle będziemy ochronieni superowo. Także słuchajcie, polecam Wam to stosować, uważajcie na to słońce, bo słońce potrafi być takie mocne dosyć. Ja się o tym przekonałam właśnie teraz, w maju, pomimo chmur i deszczu i wiatru. Skóra moja się spaliła troszkę i przypiekła, czego się nie spodziewałam. Dlatego daję Wam takie wskazówki dobre, bo ja tylko sobie niektóre części ciała smarowałam tym olejem 50, ale powinnam jednak chyba całe ciało smarować i wtedy by nie było takich sytuacji. No i to tyle. Trzymajcie się. Pięknych wakacji Wam życzę. Najpiękniejszych opalenizm.
A, i pamiętajcie, że to, że nałożycie sobie tą 50, to nie znaczy, że się nie opalicie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że się nie spieczecie. Chodzi o to, że wasza skóra po prostu przyjmie tyle promieni słonecznych, ile powinna. Dlatego właśnie stosujmy te wszystkie olejki, bo one są fajne i chronią nas bardzo. No, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!